jakby całe moje życie dostosowałem do treningu. Na pewno gdybyś miał zamienić te kilkanaście medali mistrzostw Polski na jeden złoty medal mistrzostw świata, to pewnie byś to zamienił, tak, prawda? Trochę się bałem potem startować w jakichś zawodach w Polsce, że na zasadzie, że a przegram, to będą mówić, że ten, no, tak. Ale potem z tym sobie dałem rady i już stwierdziłem, że no tak, no to... Dziękuję jeszcze raz i co, kończymy na ten moment. Chyba, że masz coś jeszcze do przekazania swoim rywalom na mistrzostwach Polski. To teraz śmiało. No, wzmacniajcie ostro nadgarstki, bo tam myślę, że będę rolował mocno w wasze paluszki. I moi drodzy silnoręcy, z tej strony Dominik. Witam was na moim kanale, który dotyczy siłowania na rękę, a głównie polskiej sceny armwrestlingowej. Ze mną dzisiaj jest Dariusz Groch, brązowy medalista mistrzostw świata lewej ręki 2013 roku. Cześć Darek. Cześć, siema. Witamy cię Darku, fajnie, że się z nami spotkałeś, miło cię gościć. Dzięki, że znalazłeś czas. Ja jeszcze tylko wspomnę, że partnerem dzisiejszego spotkania jest browar Artezan z Błonia. Bardzo dobre piwko, zapraszamy do zakupu, ja wyślę wam link później w opisie. Natomiast teraz już przechodzimy sobie do meritum, do naszego wywiadu z naszym medalistą. Może na początek powiem tak, jesteś brązowym medalistą Mistrzostw Świata. A powiedz nam na początku, ile razy zdobyłeś Mistrzostwo Polski? 9 razy byłem na pudle Mistrzostw Polski i właściwie tak jak zaczynałem w 2003 roku, to była jeszcze kategoria juniorska i wtedy zdobyłem pierwsze złoto na Mistrzostwach Polski juniorów na rękę lewą. Wtedy tam z Tomkiem Szewczykiem zaczynaliśmy podboje w kategorii 63 kilo junior. Tak później miałem chwilę przerwy, jak wskoczyłem już do seniorów, bo już tam ten poziom jednak był trudny, ale tak gdzieś od 2007-2006 roku to praktycznie każdy mistrzostwa Polski lądowałem na pudle, a w sumie 9 razy to było to najwyższe podium. Okej, okay. Wynik jest niesamowity. Natomiast pewnie gdybyś miał zamienić te kilkanaście medali mistrzostw Polski na jeden złoty medal mistrzostw świata, to pewnie byś to zamienił, prawda? Myślę, że tak, że to mistrzostwa świata to zawsze było coś niesamowitego. Bywały takie lata, że jechaliśmy, w sensie polska reprezentacja, no i często się zdarzało, że nikt z seniorów nawet nie wrócił z medalem, więc tam przeważnie juniorzy gdzieś zdobywali medal. Więc tak, medal dla mnie z Mistrzostw Świata to było mega wyróżnienie, a złoty medal z Mistrzostw Świata to byłoby na pewno coś. Do medalu sobie jeszcze wrócimy, natomiast powiedz może wszystkim na początek, jak zaczęła się twoja przygoda z armwrestlingiem? Czasami jest tak, że ktoś, nie wiem, siłuje się w szkole, na ławce wygrywa z kolegami, zwiększy siebie, gdzieś tam łapie bakcyla, inny z kolei, nie wiem, ogląda YouTube'a, Devona i też się gdzieś tam zajara tym tematem. Jak to było u ciebie? To znaczy mnie wprowadził do siłowania na rękę Kamil Pachla, z którym właściwie zaczynaliśmy równocześnie, bo siłowaliśmy się i w szkole, i u Kamila w domu, razem jeszcze z jego bratem Markiem. A zaczęło się od turnieju, na który pojechałem po prostu popatrzeć, gdzie właśnie mój szkolny kolega Kamil pojechał pewny siebie, bo w szkole wygrywał ze wszystkimi, a tam na pierwszą walkę dostał Zbyszka Chmielewskiego, więc szybko przegrał, a drugą to też już takim zawodnikiem wtedy przynajmniej nieznanym, też przegrał, więc pojechaliśmy na zawody, ja byłem jako kibic. To były zawody w Warszawie, organizowane przez Igora Mazurenko. I Kamil przegrał, ale mi atmosfera bardzo się spodobała. Połączenie właśnie muzyki, siły. Wtedy zobaczyłem takich zawodników jak Marcin Krew, jak Darek Czernik, właśnie jak Zbyszek Chmielewski. No i sama atmosfera, ale też i zawodnicy, ludzie właśnie, czy Igor Mazurenko, czy wtedy chyba pierwszy raz rozmawiałem z sędzią Wiktorem Szyszkowskim. Także no, było naprawdę fajnie.
ale też na przykład sposób wygrywania Marcina Krew, tak, gdzie w Wilka. Dobra, dobra, spoko. O, popsuło się na Marcinie Krewcie. No, spoko. Ale właśnie. No tak, to jak trafił na Zbyszka, to tak. Też polskiego armwrestlingu zdobywał puchar, puchar Polski. Pamiętam, ważąc tam chyba 75 czy 78 kilo. Tak, no coś podobna taki... historia do, no, podobna historia do Rafała Woźnego też, tak, który chyba 5 lat temu zdobył też puchar w walce właśnie finałowej, wygrał z kolejną chyba legendą na pewno polskiego armwrestlingu, czyli z Marcinem Lachowiczem. Ale wróćmy do tej ekipy może z niska, tak, powiedziałeś, że Kamil Pachla cię wprowadził. Natomiast wszyscy wiemy, że wasza ekipa z Niska no, w pewnym momencie była takim mocnym składem właśnie w tej lewej ręce, tak? To jakoś była taka specyfikacja, że i ty, chyba i twój brat, Mateusz Wyrwa też bardzo mocny na lewą rękę, no, Kowal też dobry zawodnik, tak? Też miał mocną. Jak to się stało? Czy to kwestia przypadku, czy po prostu skupiliście się bardziej na tej lewej ręce? Nie, zawsze trenowaliśmy równomiernie obie. Ja jestem w ogóle praworęczny, a na lewą mam no więcej sukcesu, bo, no bo tak, było to trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, na prawą najwyżej byłem piąty na Mistrzostwach Świata, a z niska, no to tak, Mateusz Wyrwa, srebrny medalista z Pucharu Świata, na lewą rękę. Z Nemirowa, tak, no. Tak, mój brat bodajże też na lewą, ale Mistrzostwa Świata Juniorów. W Manchesterze, tak, to było też, tak, pamiętam, że... I z, no właśnie, ale... Wyłamał jeszcze Krzysiek Pęc, bo on był z kolei na Mistrzostwach Świata w Szwecji, drugi na rękę prawą, jak dobrze pamiętam. Także no też, nie tylko... Też chyba w juniorach, też tak, chyba w juniorach, też nie? Mhm. No, tak, no właśnie, zapomniałem jeszcze Krzyśka Pęca. Bym powiedział, prezentują taki poziom, że pojadą na Mistrzostwa Polski i są w stanie walczyć o medale. Mhm. No. Ale tak. A co się dzieje z bratem przy okazji? To brat siłuje się nadal, czy gdzieś, bo gdzieś chyba zniknął po jakimś czasie teraz? Generalnie trenuje, ja go nie ma. Cały czas liczę, że go jeszcze zobaczymy na jakiejś większej imprezie. No, ostatnio miał przebłysk i siłowaliśmy się pierwszy raz od dłuższego na czasu Wośpie chyba, nie? Na Wośpie w Nisku, tak. A, mhm. Bardzo fajnie, bardzo, on był zawsze dobrym zawodnikiem, w sensie potrafił uderzyć w każdą możliwą technikę, jaką sobie tylko wyobrazisz, tak? Czyli czy to będzie góra, czy to będzie hak, czy to będzie uderzenie w triceps, to Dawid to miał zawsze mocne, szybkie. Więc mieliśmy fajny pojedynek. Najpierw góra na hak, potem góra na hak, ale odwróciliśmy, w sensie ja zaatakowałem hakiem, on górą. No i... No tak. No to mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze brata, może w tej samej kategorii, może się spotkacie, więc to też na pewno będzie ciekawa walka, jeżeli chodzi o polski armwrestling. Powiedz teraz nam, bo przechodzimy chyba do głównego tematu, czyli do tego medalu Mistrzostw Świata. To miało miejsce w 2013 roku w Gdyni, to były takie dosyć historyczne te zawody. Z tego co pamiętam, to chyba około 1000 zawodników było u nas, tak jakby no, przyjechało do nas i uczestniczyło w zawodach, a wiem, że też kategorie wagowe były bardzo mocno obsadzone, po 20, po 30 zawodników, ty tam miałeś chyba 25, jak patrzyłem, między innymi Żocha, który wygrał, no i kilku dobrych też Rosjan. Jak to wspominasz, tak, taka GTF-a, z którym miałem wejście do półfinału. No, nawet co tu powiedzieć? Same przygotowania do no to jednak walczysz u siebie, tak? Mury chronią w każdej dyscyplinie, jest inna motywacja. Pogadamy też o Mistrzostwach Polski, które też wy organizowaliście w Nisku, bo to też fajna impreza była. Natomiast jak zawodnik jedzie na zawody w swoim kraju, gdzie no jest bardzo dużo takich utytułowanych zawodników, powiedz nam, czy to była kwestia jakiejś silnej motywacji, czy bardzo dobrego przygotowania twojego takiego fizycznego do tych zawodów? To powiem tak, to były jedyne zawody chyba w tej mojej karierze armwrestlingowej, gdzie rzeczywiście tak stricte się przygotowywałem pod tą imprezę i jakby całe moje życie dostosowałem do treningów.
To znaczy, jakby odpuściłem imprezy, tak, czy jakieś wyjścia, a na to konto poszły treningi, poszło bieganie, bo i trening cardio tam był, więc byłem przez takie 2 miesiące po prostu skupiony tylko na tej i wyłącznie imprezie. Może coś, co nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, ale dla mnie jest, czyli regularne posiłki. To tutaj też sobie tego pilnowałem, bo ja potrafię czasami i pół dnia nic nie jeść albo zamknąć dzień z jednym posiłkiem, więc tak, tutaj sobie tego pilnowałem i diety, i regularnych treningów, regularnych sparingów. U mnie sparingi to też jest kwestia spotkania Dyscyplina, się z zawodnikiem. dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina. Tak, w sensie nie na zasadzie, że no może się uda, tylko wszystko, co mogę zrobić, żeby się potem nie tłumaczyć, że coś zawiodło i nie była to moja wina, to wszystko, No co tak. mogłem zrobić, to myślę, że zrobiłem wtedy. Nawiązałeś do kwestii wagi, tak? Bo to też jest taki zawsze problem, przynajmniej też dla mnie zawsze był taki problem, to zbijanie wagi. Powiedz nam, na co dzień tak ważysz ile? Około 80-82 i zbijasz, powiedzmy, te 5-7 kilo, czy raczej gdzieś tam w okolicy tej kategorii 7-8, 7-5? Normalnie ważę 79-80 kilo, przy czym na przykład przed ostatnim Pucharem Polski włączyłem suplementację, tak? Doszła kreatyna, doszło białko, doszły aminokwasy i ta waga mi skoczyła. I generalnie ja byłem gotowy, żeby już startować w wyższej kategorii 86 kilo, ale akurat mieliśmy tak, no, że ja i Krzysiek Pęs, że tak powiem, dysponujemy podobną siłą i też mamy podobne możliwości, jeśli chodzi o nawet to zbijanie wagi. Więc w sumie wyszło tak, że z Krzyśkiem się dogadaliśmy, że ja idę w dół, w sensie idę do tej niższej kategorii, on idzie w 8,6. I na początku myślałem, że mi to łatwo przyjdzie, to zbijanie wagi, ale właśnie wydaje mi się, że kreatynka No utrudniła tak, to. podlałeś się wodą pewnie. Tak, i generalnie no, miałem do zbijania do tego 7,8 wtedy jakieś 7 kilo, tak? No wtedy tak poszedłem z wagą. No w tej chwili nie stosuję żadnej suplementacji i ważę no, 79 kilo. To jest moja taka normalna waga. No tak, ale to też, no wiesz, może to zaważyło, tak? Bo ważyłeś dosyć dużo, dużo zbijałeś. No przeciwnicy, oczywiście kategoria twoja była chyba jedną z najbardziej takich hardkorowych na Pucharze Polski. No, muszę Bo powiedzieć, że to był też mnie Artur zachęciło, Krupa. bo chciałem się, tak, właśnie chciałem się posiłać z takimi ludźmi jak Krupa, jak Sławek Malas też był, tak? Tak, jak Malas, jak Chodyna, czy Kaczorowski. No to bardzo fajna mieszanka była. Dla mnie to są najfajniejsze turnieje, kiedy jest po prostu kategoria pełna już No tak. wielokrotnie mistrzów Polski. No to wtedy, że tak powiem, zwycięstwo czy też medal smakują zupełnie inaczej, kiedy przyjeżdżasz, jest, nie wiem, 7 zawodników, tak? Dwóch na pewno będzie miało medal, a trzeci może, tak? To na pewno. Ale wróćmy sobie może do tych mistrzostw świata, bo tam powiedz nam, jak to pamiętasz same walki, bo mówiłeś, że z Dietjewem miałeś wejście do półfinału, wygrał tą kategorię Oleg Żoch, czy miałeś przyjemność albo nieprzyjemność sparowania, znaczy walczenia z nim, tak, na tych zawodach? Nie, zagrodził mi drogę Azamat Urtajew z Rosji do Olka. Ten, Dosyć który sprawnie był mnie. drugi. Tak, dosyć sprawnie mnie tam położył. A po drodze, no to miałem Japończyka, Niemca, zawodnika z Uzbekistanu. To, on dosyć dobrze zbudowanego, właśnie Dokuczajewa. Także z nim też wygrałem. Był też zawodnik z Bułgarii, w sumie teraz nie pamiętam nazwiska, ale też tam się otwarły palce, tak jak trzeba było. No tak, jesteś znany z tego, że powiem, koronną techniką jest góra, tak? Walczysz typowo na palce, czy tak bardziej top rolem w bok? Jak to u ciebie wygląda? No to jest taka pronacja, bym powiedział, trochę defensywna, w sensie nie mam tej takiej kontroli na środku, żeby przepchać od razu zawodnika, tylko najczęściej ściągam do siebie plecami i równocześnie pracując z pronatorem,
uderzając głównie właśnie w palce. Więc czasem to wygląda tak, że wyciągam kogoś spod poduszki tam na centymetry. Chyba, że jest duża przewaga, no to wtedy rzeczywiście od razu idzie. Powiedz nam, jak wyglądała walka o wejście do strefy medalowej, tak? Bo miałeś bardzo dobrego zawodnika. Dzieciew, no on też chyba walczy górą, z tego co pamiętam. Taki pewnie mojego wzrostu niewysoki zawodnik. Też tak, mocno zbudowany. Bardzo mi pasowała jego ręka, w sensie, no miał drobną dłoń, więc dla mnie zawodnicy z mniejszą dłonią, no dużo lepiej mi się z nimi siłuje po prostu. Ja no, wtedy... kontrola. Ty też dłoń masz potężną, z tego co pamiętam, to kawa. Tak, bo z dłoń tobą to jest na pewno się siłuje niewygodnie. Dłoń to jest chyba ten mój taki atut dosyć duży, bo no nie mam jakiegoś na przykład dużego bicepsa w porównaniu do innych zawodników z mojej kategorii. Tam bodajże 37 centymetrów w obwodzie, to nie są jakieś... To tyle co ja. No. No tak, ale tak jakby no też łamiąc trochę stereotypy, wiemy, że no w anglosingu biceps i wygląd zupełnie nie walczy i gdzieś tam lepiej skupić się na tym, jak wygląda dłoń przeciwnika, a nie jego biceps, prawda? No to tak jakby też tak trzeba widzom powiedzieć, że no to biceps nie wiesz, gra aż takiej zależy roli. z kim zestawisz, nie? No jak popatrzysz No na tak. Tomka Szewczyka ręce, no to ten biceps, myślę, że zależy, jaką techniką się siłujesz, nie? Czy wolisz wejść do środka, czy właśnie podciągnąć do siebie. Ja z kolei może tych jakby przedramion bicepsów nie mam jakichś imponujących, jakby porównywać do zawodników z mojej kategorii, ale mam wrażenie, że dosyć dobrze się czuję właśnie w tym back pressure, nie? Czyli tym przeciągnięciu plecami do siebie. I tutaj zawsze duże ciężary u mnie szły. Więc widziałem, się, na to jest... drążku, na linie. Tak, ja dobrze, no, lubię dobrze. Się podciągać, lubię wiosłowanie, czy handlem, czy sztangą. No. A Powiedz nam sama właśnie, chciałem walka... przejść trochę do pytań. No. Mów. Nie, sama walka z GTR-em, no to było, najpierw zrobiłem 3 fal starty. Nerwy, nerwy chyba były, co? Tak, jeszcze sędziował mnie Leonard Harkless, który bardzo wyraźnie zaznacza tą przerwę między ready a go, nie? Bo to tak też Ten sędzia... Amerykanin, tak? Tak, główny sędzia. Wtedy WAFO, teraz IFE. Także on tą przerwę między ready go dosyć znaczącą robił. A zresztą pamiętam, że chyba podobnie też wtedy Bartosiewicz na rękę prawą z Trosteninem też dużo ostrzeżeń dostał wtedy, chyba od tego samego sędziego. No tak, bo No. Dawid Bartosiewicz na tych samych zawodach drugie miejsce, tak? W tej samej Tak. kategorii. Tak, Na prawą rękę. No. W każdym razie ja po faulu i po jednym ostrzeżeniu już byłem grzeczny i już troszeczkę nawet ten start spóźniłem, więc no, ale też otwarł się. I walka przebiegała, bo nie mamy gdzieś nagrań wideo, ciężko dostać. Walka po prostu była jeden ruch, sekunda, czy gdzieś tam się zapiąłeś z nim na stole, było jakieś nie, rozerwanie? Nie, to był jeden ruch, to było dosyć szybkie zwycięstwo. No Mniej i więcej powiedz nam, podobnie. Proszę. Powiedz nam, co się wtedy z tobą działo? Wiedziałeś już, że jesteś w strefie medalowej, no jako jeden chyba z nielicznych tak naprawdę Polaków w kategoriach seniorskich. Wtedy w tamtych latach no miałeś trzecie miejsce, tak? Na mistrzostwach świata we własnym kraju. No to chyba musi być naprawdę przeżycie, które no gdzieś tam Tak, to jest, to było zawsze moje i trzecie wiesz, miejsce też dla mnie. daje takiej pewności na przyszłość, nie? Wiesz co, czy pewności? Ja nie wiem. Ja się potem na przykład miałem tak, że trochę się bałem potem startować w jakichś zawodach w Polsce, że na zasadzie, że a przegram, to będą mówić, że ten, No tak. o, no. Ale potem z tym sobie dałem radę i już stwierdziłem, że no tak, no to formy nie masz jakby non-stop, tak? Cały czas. To jest falowo. Sport mi daje cały czas dużą satysfakcję, więc nie będę odpuszczał jakiegokolwiek turnieju przez to. Ale tak, ja generalnie nabrałem na pewno pewności siebie, że jednak można, bo to często było tak, że jechałem na zawody międzynarodowe i dwie walki i do widzenia. Albo jedna wygrana i do widzenia, a potem
Potem troszeczkę tych, no nabrało się pewności siebie skrzydeł, nie? No dobra, teraz powiedz nam, bo to też mnie nurtuje, bo jest wiele szkół treningu, armwrestlingu, każdy gdzieś tam ma swoją, każdy zna swój organizm. Jak to wygląda u ciebie? Trenujesz bardziej z własną masą ciała, trenujesz, nie wiem, trening kulturystyczny, który daje ci dobre zaplecze, czy może jakaś inna forma, nie wiem, kettle, gumy, jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, na przykład tak, to wtedy do Mistrzostw Świata no to były głównie armwrestlingowe ćwiczenia z dużymi ciężarami, gdzie na przykład na pronację, na pasie, no to tam 50 kilo wisiało i na jednej, i na drugiej ręce i byłem w stanie 3-4 ruchy zrobić właśnie takim na biceps, na pronację, na jedną rękę, nie? Więc wtedy to były głównie ćwiczenia armwrestlingowe, bardzo mało ogólnorozwojówki wtedy robiłem i przez co mam wrażenie załapałem kontuzję barku, bo one były słabo obudowane. Też między innymi na Mistrzostwach Świata miałem z tym problem, bo raz mi przeskoczył bark w ogóle i przy jednej walce, jak sędzia nas ustawiał, chyba akurat z Bułgarem, to mi się cała ręka trzęsła, bo po prostu były takie, poszedł taki nerw od barku. No, na szczęście puścił, mimo że palce się trzęsły. Także tak, wtedy to były ćwiczenia stricte armwrestlingowe, duże ciężary, mniej powtórzeń. Czyli jednak, bo teraz mam wrażenie, że dużo osób trenuje bardzo dużo ogólnorozwojówkę. Zresztą sam John kiedyś mówił, że no, ogólnorozwojówka zawsze i do armwrestlingu się przydaje no, niesamowicie. Oczywiście, że tak, to jest podstawa, wiesz, to myślę, że wtedy no, jeszcze mógłbym to, że tak powiem, bardziej uwzględnić w treningach. W tej chwili ogólnorozwojówka to jest na każdym treningu moim. I to jest chyba tylko wyszukanie sobie jakiejś takiej równowagi, gdzie pójść z ciężarami bardziej, czy bardziej w armwrestling, czy bardziej w ogólnorozwojówkę, w zależności od tego, czy jesteś już przed samym turniejem, czy po turnieju, czy między turniejami. Ale tak, ogólnorozwojówka, zwłaszcza dla początkujących zawodników, no to jest podstawa. Jak ktoś przychodzi i zaczyna robić na dzień dobry pronację czy skręty przedramienia, a nie jest w stanie, nie wiem, wycisnąć ciężaru swojego ciała na klatkę, czy jakimś większym ciężarem zrobić martwego ciągu, czy podciągnąć się na drążku, te nie wiem, 10 razy, no to znaczy, że źle zaczyna, bardzo źle zaczyna. No tak, ja zawsze wychodzę z założenia, że jak jakiś młody adept przychodzi na trening, to pierwszy co daje to klucz do stołu, proszę złożyć stół 5-10 razy i taka jest moja metoda treningowa, nie? No to no tak proszę, oczywiście. No to ciekawe. Ja zawsze zachęcam właśnie do rozwojówki na początku, ale przeważnie jednak te siłowanie przy stole daje najwięcej satysfakcji, więc i tak, no tak. Każdy ląduje przy stole i musi się sprawdzić. A jesteś zwolennikiem, żeby na przykład raz na tydzień zrobić sparing, raz na 2 tygodnie teraz, no bo ciężko też czasami jest z tym partnerem treningowym wypracować sobie taką formę, no właśnie przy stole, tak? Niektórzy podchodzą do stołu, siłują się na 100%, jeżeli masz tam zawodnika dużo cięższego, no to czasami jest to po prostu odbijanie się od ściany. Ja na przykład mam dwóch takich kolegów, z którymi się dobrze pracuje przy stole, tak? Czyli oni odpuszczają wtedy, kiedy trzeba, naciskają też wtedy, kiedy trzeba. Czy u ciebie też tak to wygląda, że masz, powiedzmy, dzień treningowy przy stole, to 100% na maksa starty, nie wiem, jakieś takie mocne treningi, czy bardziej praca techniczna? Nie wiem, na ile to jest moja niekonsekwencja, ale ja się siłuję praktycznie 3 razy w tygodniu. Wystarczy, że jedno hasło, czy idziemy do stołu i jeśli to nie jest tydzień przed zawodami, czy 2 tygodnie przed zawodami, to idę do tego stołu. A sam sparing u mnie wygląda tak, no, sam sparing wygląda u mnie tak, że staram się namówić do konkretnych ruchów, których szukam, których chcę wzmocnić. Czyli jeśli na zawodach widziałem, że ten nadgarstek mi uciekał, czy ktoś się za łatwo zawinął, no to wtedy na sparingu biorę sobie najlepiej silniejszego od siebie albo mniej wygodnego zawodnika i staram się go namówić na to, żeby mi w konkretnych ruchach odpuścił albo właśnie trzymał nawet jak ta ściana, to czy nawet wygrywał ze mną, to też jest dla mnie dobry trening. No to generalnie uważam, że sparing w tygodniu to no, pod polo.
Przy czym to jest na takiej zasadzie, że przeważnie to jest pierwszy trening na żelastwie, a na takie ostatnie 20-30 minut jeszcze staję do stołu. Czasem to jest cały trening przy stole, ale tak, ja się dosyć często siłuję i to. Przy czym staram się, żeby to nie było właśnie na zasadzie takiej, no nie wiem, ustawić się z krzywym nadgarstkiem i spróbować szarpnąć, wbić kogoś w poduszkę, żeby mieć tą satysfakcję, że wygrałem, tylko to jest zupełnie drugą stronę, czyli ja odpuszczam swój nadgarstek, startuję albo z takiej pozycji, jakbym był ustawiony na zawodach, albo z trochę gorszej, nie przeszkadza mi, jeśli mój sparring partner zawije nadgarstek. Za czyli to, takie niewygodne pozycje, takie bardziej, gdzie no sam masz jakieś tam, są po prostu gorsze, tak? I wtedy pozwala, żeby to pracowało. No to tak, tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Dobra, co tu mamy dalej, powiedz? Muszę sobie ściągnąć z mojej karteczki, bo tematów jest sporo. Przejdziemy za chwilę do tematu, jak to jest być sędzią. Natomiast jeszcze a propos tych zawodów, może powiedz nam, no bo zdobyłeś trzecie miejsce na świecie i to na pewno była wyjątkowa chwila, ale czy jakieś zawody pamiętasz jeszcze tak dobrze, które utkwiły ci w pamięci? Nie wiem, była jakaś super atmosfera, dobre walki, nie wiem, jakaś impreza może po zawodach była też super. Jakieś takie, nie wiem, właśnie zawody, które pamiętasz wyjątkowo też, nie? Wiesz co, sporo jest tych imprez. Na pewno cieszą te, kiedy się wygrało, czyli na przykład senecką rukę, kiedy byłem pierwszy na lewą rękę, drugi na prawą. Lwów Open, tam też, znaczy tam byłem akurat trzeci, ale, no, ale był medal. Mistrzostwa Polski w Nisku, no to samo to, że byliśmy organizatorem i też staliśmy na pudle, bo mi brat wygrał 70, ja byłem bodajże drugi w 7-8. Tak. No to powiem szczerze, to było niezłe. Naprawdę, ja wiem, ile jest roboty przy organizowaniu i jak zobaczyłem wasze właśnie wyniki, to, no to byłem w szoku. Czyli można. Czyli generalnie tak, można. Trzeba organizować zawody i startować w nich jak najbardziej. Można, chociaż wiem, że, no, że to jednak kosztuje dużo. Że jednak się traci na samym starcie. No tutaj akurat Dawid, no to był pierwszy, tak? Ale mam wrażenie, że czy ja, czy Krzysiek Pęc, który gdzieś tam był trochę poza podium, gdyby jakby nie to, że jeszcze dzień wcześniej musieliśmy te wszystkie rzeczy targać, ustawiać, no samą scenę, no to musieliśmy rozładować tira, a potem załadować już po zawodach, to było tego sporo, więc tak, to jak najbardziej kosztuje i być organizatorem i zawodnikiem, no to na pewno te kilka procent siły się traci. Żeby. No ja mam nadzieję, że jakieś zawody jeszcze w Nisku zobaczymy, bo ty teraz na stałe jesteś chyba w Krakowie, tak? Trenujesz tak. W Krakowie. Teraz trenuję w Krakowie, w Nisku. No jestem na sparingach, powiedzmy, raz w miesiącu, czasem raz na 2 miesiące, w zależności jak tam się ułożę. No. Także myślę, że w Nisku, powiedz nam, zrobimy na pewno Mistrzostwa Niska, to taką regularną imprezę, ale jakieś większe zawody myślę, że też jeszcze zrobimy. Spoko. Powiedz nam tym sędziowaniem, tak? Bo jesteś zawodnikiem, jesteś też sędzią klasy międzynarodowej. Czy ktoś tutaj pełną gafę? Też widziałeś dosyć sporo, jeździłeś z federacją sędziować. To też chyba jest uciążliwe, tak? Jeżeli sam startujesz, sam sędziujesz, ja wiem, że bo też stałem trochę na scenie, zawsze to jest muzyka, zawsze to są światła, co po prostu gdzieś tam męczy, tak? Na tej scenie zawsze trochę cieplej jest. Powiedz nam, jak to ci się udaje łączyć, powiedzmy, te dwie funkcje, bo to też jest no, godne podziwu. Znaczy, jak chce się zrobić wynik, to z sędziowaniem też trzeba trochę odpuścić. No i na przykład wtedy Mistrzostwa Świata, no to sędziowałem tylko jeden dzień juniorów, tak? I już dzień przed moją kategorią też jeszcze tam byłem przy stole jako sędzia, ale już prosiłem, żeby mnie po prostu jak najmniej uwzględniać, tak? Więc dzień wcześniej już starałem się odpoczywać. No i co? I generalnie sędziowanie też trochę wyciąga, więc no, tym bardziej, jeśli sędzia stanie na pudle później, no to jest. No to znaczy, że jest dobrze przygotowany. No,
To zdecydowanie, to na pewno jest, mówię, tak jak godne podziwu. Może o przepisach to nie będziemy sobie rozmawiać, bo przepisy są jakie są. Moim zdaniem trochę takie bardzo restrykcyjne. Wiemy wszyscy, że w Stanach trochę inaczej podchodzą do tego, bardziej tak na luzie. U nas jest to bardziej restrykcyjne, ale może porozmawiamy któregoś dnia z Judytą na ten temat już typowo o sędziowaniu. Dobra, słuchaj, powiedz nam, tak już będziemy powoli kończyć, natomiast powiedz nam, jakie plany na przyszłość. Był Puchar Polski, teraz podobno dzisiaj miały być ogłoszony termin Mistrzostw Polski. Przygotowujesz się do zawodów? Będziesz jechał, walczył o medale? Tak, chcę się na pewno odbyć za Puchar Polski. Gdzieś myślę, że jakieś takie swoje przemyślenia, bo to też jest ważne, żeby po zawodach umieć wyciągnąć wnioski, co się zrobiło źle, nie szukać winnych u sędziów czy nie wiem, kogokolwiek, tylko patrzeć na siebie. Zdrowe podejście takie, naprawdę ekstra. Znaczy, jak chce się iść do przodu, to jest podstawa, bo mówię, jak się szuka błędów wszędzie dookoła, tylko nie u siebie, to się progresu nie zrobi. Ja mam wrażenie, że wyciągnąłem odpowiednie wnioski i powinienem na Mistrzostwa Polski. Z tego, co pamiętam, koniec marca, tak? I koniec z tego, co mnie marca oficjalnie... i słyszałem, że to mają być Mysłowice, gdzieś koło tak, Katowic. Tak. Nieoficjalnie więc... Mysłowice, to tak, więc jak to się uda, no to mamy Mistrzostwa Polski w końcu na południu, nie będę musiał 8 godzin za kółkiem spędzać. Bo przeważnie to ja. No tak, to typowe czasami, że jeździmy na zawody 800 kilometrów. No tak, 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 tak się dzieje. Także fajnie, że będziesz miał pod domem. Czy jeżeli zakwalifikujesz się, to będziesz jechał na bodajże... U nas mają być chyba Mistrzostwa Europy. Tego tak, względu. Europa w Rumi, a Mistrzostwa Świata w Paryżu. Tak, oczywiście, jeśli się zakwalifikuję, to będę chciał wystartować. Myślę, że kategoria 78 to jest cały czas moja kategoria. Tak jak mówię, jeśli tylko nie włączę suplementacji, to ta waga mi się trzyma na takim poziomie 80 kilo, a 2 kilogramy to jest nic. Tak, tak, no dokładnie. Dobra, słuchaj Darku, to myślę, że zakończyliśmy, wyczerpaliśmy temat na dzień dzisiejszy. Ja Ci dziękuję bardzo za to nagranie, za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i tym wszystkim, co opowiadałeś też kibicom o Mistrzostwach Świata, o treningu, o chłopakach z Nicka. Także myślę, że ktoś z tego skorzysta. Ja Ci dziękuję jeszcze raz i co, kończymy na ten moment. Chyba, że masz coś jeszcze do przekazania swoim rywalom na Mistrzostwa Polski, to teraz śmiało. No, wzmacniajcie ostro nadgarstki, bo tam myślę, że będę rolował mocno w wasze paluszki. A do ciebie, no to Dominik, liczę, że wkrótce zobaczę podobne wywiady z innymi zawodnikami, bo tak, jestem ciekaw, co mają do powiedzenia właśnie odnośnie treningów czy swoich przygotowań. Spoko. Będziemy działać, widzimy się też w Płońsku za 2 tygodnie. Może zrobimy trochę inną formę wywiadu. Może zrobimy trochę inną formę wywiadu, jest jakiś pomysł. Ja na pewno będę, żeby tak po prostu się posiłować. A mówię, może gdzieś tam zrobimy taki już fajny wywiad typowo przy stole. Może z jakimiś kontrowersyjnymi tematami dotyczącymi armrestlingu, żeby też było ciekawie. No i fajnie, super. Powodzenia. Dzięki za możliwość wypowiedzenia się. Dobra, dzięki Darek w takim razie. To kończymy. Dzięki. Dzięki, na razie, cześć. Dobra, hej, hej.